Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w 59. odcinku vloga Podróżowanie. W tym odcinku zobaczycie nasz 15. kraj, do którego dotarliśmy. Są to Niemcy. Kraj kiełbasy Wurst, Angeli Merkel, piwa, kiełbasy. O kiełbasy już mówiłem, kapustę kiszoną. No nic, to wszystko jeszcze zobaczycie. Przez najbliższe 3 odcinki będą poświęcone Niemcom. W tym zobaczycie katedrę w Kolonii, zobaczycie zamek w Marienburgu. I nie będę zdradzał, zobaczycie zresztą sami. Natomiast wracamy do pokazywania trasy na mapie. Z uwagi na to, że teraz bardzo dużo będziemy podróżować i pokonywać setki tysięcy kilometrów, może nie setki tysięcy, setki kilometrów, to chcemy, żebyście byli na bieżąco, żebyście mniej więcej wiedzieli, w których miejscach, części Niemiec aktualnie jesteśmy. Więc teraz przechodzimy do mapy. Wsiedliśmy na prom w miejscowości Rotby i popłynęliśmy przez 45 minut do miejscowości Puttgarden. Następnie pojechaliśmy bezpośrednio do zamku w Marienburgu, który znajduje się pod Hanowerem. Po zwiedzaniu pojechaliśmy do miejscowości Paderborn. No i po wizycie w Paderbornie pojechaliśmy do Kolonii. No i tam widzieliśmy katedrę. No i zresztą sami zobaczcie. Chodzi, ale jest tutaj strasznie dużo pażantów w tej Danii. Co chwilę gdzieś na drogach je widzimy, przy drogach, na polach. Tutaj się zatrzymaliśmy akurat na parę minut i tutaj było ich dosłownie 5. Udało mi się tylko jednego złapać, bo się jednak boją. Ale było ich 5 na jednej pojedynczej drodze. Teraz gdzieś tu uciekły. No szkoda, może jeszcze mi się udaje gdzieś chwycić. Tak oto wjeżdżamy na prom. To Niemcuru. Do 15. kraju. Deutschland, Deutschland. Nein. O, szczęśliwa dziewiąteczka. Nie wiem, czy wiecie, ale Kasi ulubioną szczęśliwą liczbą jest dziewiątka. Cyfrą. Cyfrą. Płyniemy do Niemiec. Jesteśmy już na pokładzie statku Schleswig-Holstein. A ja mam czarne piwo. Kasia ma czarne piwo. Ja mam bezalkoholowego Carlsberga. I no cóż, płyniemy do Niemiec. Zobaczymy, co nas Niemcy nam pokażą. Angela i cała reszta. Zdrówko. Brust po niemiecku. Brust? Brust. Już troszeczkę tęsknię ze Skandynawią. Ja też. Ale nie za cenami, bo tu są zdecydowanie niższe ceny. Już na samym pokładzie to po prostu wszystko jest dużo tańsze. Guten Tag, guten Abend. Tschüss. Tschüss. Jesteśmy w naszym 15. państwie. Piękny październikowy poranek / popołudnie. Jesteśmy na zamku w Marienburgu. Przyjechaliśmy do Niemiec właśnie w celu nakręcenia, obcykania zdjęć i przejechania, pozwiedzania jak największej ilości zamków. No i to jest nasz pierwszy zamek. Jest to zamek sprzed 200 lat, wykonany w neogotyku.
i został on zbudowany przez księcia hanowerskiego dla swojej żony Marii, dlatego nazywa się Marienburg. Cześć! Cześć! Siema! Widzę, że spotkaliśmy kogoś, kto nas ogląda! Podróżowanie przez wał. Ale super! Właśnie spotkaliśmy Polaków z Polski, którzy nas oglądają i postanowiliśmy wypić kawę, także zwiedzanie zamku troszeczkę się obsunie. Dobry, proszę pana. See the ocean, how it sways in the sun. Keeping our stories in its motion. Lies the truth about us. Ciekawe jest to, że zamek jest nadal zamieszkiwany przez jego pierwotnych właścicieli. I za tamtymi drzwiami, które już są niestety niedostępne, nie możemy ich przekroczyć, mieszka sobie książę ze swoją księżną i całą jego swoją światą i rodziną. Jeżeli flaga jest wywieszona na zamku, a dzisiaj jest, to oznacza, że książę jest w zamku. I sobie gdzieś tam chadza po dziedzińcu. Halo? Jest ktoś w domu? Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know it all. To know it all. Tak cudowna jesień, że po prostu jesteśmy tacy szczęśliwi, że trafiliśmy na taką dobrą pogodę do Niemiec. Pięknie. Prosto z zamku Marienburg jedziemy do miejscowości Paderborn, gdzie mieszka nasza wesoła koleżanka, którą poznaliśmy w Londynie, Aśka. Mieszkaliśmy razem z nią na Walthamstow, na Acacia Road przez całe wakacje. Ona przyjechała do pracy na wakacje. I no to jest tak wesoła osoba, jak mało kto, no więc jest im od rana jestem przeszczęśliwy i zadowolony, bo wiem, że będzie wesoły dzień dzisiejszy. Spędzimy tam przynajmniej 1-2 dni. Też skorzystamy łaśki z internetu, bo w Niemczech niestety nie ma takich internetów na kartę z nielimitowaną ilością danych. Można maksymalnie kupić 5 GB za 15 euro, to jest karta Saldiego i to jest wszystko. No my mamy około 100 GB do zrzucenia, więc no musiałbym kupić tych kart o wartości 400 euro, żeby móc to wrzucić. No i też no, to jest bez sensu. Więc idziemy do Aśki. Aśka ma stacjonarny internet nielimitowany, więc będziemy wrzucać wszystkie odcinki do przodu. A jedziemy przez piękną, malowniczą drogę. Są kolorowe drzewa, pomarańczowe drzewa, czerwone, żółte, zielone, kasztany. No jest przepiękna jesień, cudowna, fantastyczna. Jesteśmy no przeszczęśliwi, a ja mega przeszczęśliwy przez to, że udało nam się na tak ciepło trafić. Widzicie, t-shirt, nie? Miesiąc temu chodziłem w kurtce i w szaliku, a teraz jestem w t-shircie i świeci słońce. Cudownie. I będzie to piękny dzień. Niemcy mają strasznie dużo samochodów. I przez to jest bardzo duży problem ze znalezieniem miejsca parkingowego. Krążyliśmy przez 20 minut wokół mieszkania Aśki, aż w końcu się umówiliśmy pod netto na parkingu, ale w międzyczasie znalazłem jedno miejsce. No tam za mną kawałeczek, na jakiejś dość ruchliwej drodze, ale nie będziemy spać w aucie, więc... Jest? Jest? Gdzie? Gdzie? A, co za ślepa! No, jest gwiazda. No, wreszcie.
O, ciao, ciao Bella, jak się masz? Jak ładnie wyglądasz? Po tylu latach. Żółzy lecą. Znaleźliśmy po drodze innego kampera mieszkalnego, pokażcie. No jest, no fajny. Kamper. Tam jest nasza strzała. Jejkoń, nie wiem czy możecie. No, tam jest znak, że przed znakiem nie można. Oto nasze... O, nie działa. Zepsuł się zamek. O, właśnie, poukładam tutaj. Tada, zapraszam. Nieźle, Romantiko tutaj. No, nasze róże. Róże tutaj czekają od męża dla żony. Bo stracicie obserwatorów. Więc tak mieszka się w Niemczech. Nie, Gabel. Tak. Kończymy nasz cudowny pobyt u Asi. Było cudownie i fantastycznie. Dziewczyny wczoraj były na imprezie, pobalowały, więc nie występują, ale no jest pięknie i cudownie, słońce świeci, jedziemy do Kolonii, zobaczymy jak wygląda katedra. No dobra, jesteśmy już w Kolonii, zatrzymaliśmy się pod Aldim, no i czekamy na Jacka, który pan ma po nas przyjechać i on nas zabierze do centrum. Nie możemy niestety wjechać do centrum Kolonii, ponieważ nie mamy zielonej naklejki ekologicznej. Nasz samochód jest za stary na to, żeby wjechać do miasta, więc no Jacek powiedział, że po nas przyjedzie, no i razem pojedziemy do miasta zwiedzać katedrę, no nie wiem, chyba miasto jeszcze. Także... O, jedzie. Nie wierzę. Zobaczcie, czym będziemy jechać. Ale super. Ale limuzyna. Przesiadka z Mercedes, z Volkswagena do maluszka. Panowie do tyłu, panie do przodu. Tak. No, nie wierzę. Tyle lat w tym samochodzie nie byłem. Czujesz ten zapach? No. Historia tego samochodu jest, popatrz hier. Aha. To jest katowicka rejestracja KAF 8737, to jest moja żona. Aha. I to żeśmy byli na Węgrzech. Aha. Nad Balatonem. Aha. I to był mój pierwszy samochód, jaki miałem w Polsce. I ten samochód to jest ten sam rocznik. Aha. Ten sam kolor. Aha. Tylko że ten jest oryginalny włoski. I ten dostałem na 50. urodziny. A ten Święty Krzysztof był w pierwszym maluchu. Zawsze go brałem do każdego nowego samochodu. I teraz wrócił do tego. No i oczywiście papież, ale jaki? To zielony? Dokładnie. Super. I w Polsce były już te z tymi guzikami, nie? Tak. No. To jest. I to sobie dorobiłem sam, no. A to jest praktycznie tylko jeden. Do świata. I to jest pompka do spryskiwacza, nie? Tak. A te były. No, to było, to pamiętam. Ten jest oryginalnie w Turynie zbudowany. Mm-hmm. Ten nie był w Polsce zbudowany. Ten jest oryginalnie w Włoch. No i tym maluchem żeśmy jechali do... Do Santiago. Tak. A szliście też potem kawałek, czy tylko dojechaliście? Myśmy jechali. Super. Wiecie, 6 godzin, 7 godzin dziennie w maluchu. Po autowanach francuskich i hiszpańskich, po Pirenejach. O matko! To się pierwsze rodzic nie chciało. To jest silnik. To jest silnik tu z tyłu, Kasia, jest silnik. Widziałaś kiedykolwiek silnik w maluchu? Nie. Tak wygląda silnik w maluchu kiedyś. Nadal wygląda. Boże, to jest jak nówka. No właśnie. Jakby tenki. Taki malutki kokuś. Wszedłby do naszego spokojnie. Vana. Cały, nie? Cały, ale patrzy się. Popatrz, muszle. No. No i zrobili tym samochodem, zrobili 4234 km z Kolonii aż do Santiago de Compostela. Niewiarygodne. Maluszkiem. Jak to jest tu do końca, to jest normalnie polski maluch. Jak są cztery lamele wycięte, to miały tylko włoskie. Super, ale jaki jest zadbany, silnik jest po prostu jak nówka. Ja pierdziele. Co za słodzizna. I to naprawdę pod malucha?
No nie wiem. To z tym jechaliście? Czy jeszcze nie, 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 to jest z Malta. Tego by nie uciągnął przez prywatnie. Boże! A jeździliście już po Niemczech? Spaliście gdzie? W tym jakichś kampingach? Na Złoty jeździmy tu. Niemcy jakby to zobaczył, to by zwariowali, wszyscy by się was lecieli. To jest najstarszy krzyż w katedrze i ma 700 lat. Piąta rano, a niedziela. Piąta nie, siódma. A my zamiast spać, to idziemy gdzieś. Idziemy na miejsce, o którym słyszałem od kilku lat, odkąd Kaśkę poznałem, to cały czas mi tylko mówi Flomarki, 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 Flomarki. No i wreszcie będę miał okazję zobaczyć, co to jest ten Flomark. Jesteś podekscytowana? A, jestem szczęśliwa. Tak. Idziemy, idziemy. Zaraz wam pokażę, co to jest Flomark. Będę podekscytowana, jak zobaczę, co tam dzisiaj mają. Z tego, co się już pewnie domyśliliście, jest to po prostu zwykły pchlitarg, czyli market z używanymi rzeczami. Odbywa się on w niedzielne poranki, bardzo wczesnych porach, nawet jeżeli jest tak zimno, że para leci z ust. No nic, idę pogrzebać, może coś wygrzebię sobie, bo Kaśkę zgubiłem od razu, jak tylko weszła, to gdzieś tam przepadła. Jak widzicie, jest totalnie wszystko. Mają używane rzeczy od... No ja nie wiem nawet, że oni sprzedają. Jak można sprzedawać nawet takie rzeczy tutaj? To jest niewiarygodne. Jestem okrzyczany przez jakiegoś pana, że nie mogę robić tutaj filmów. Nie wiem dlaczego. Jakby to była jakaś tajemnica handlowa, że sprzedają tu używane rzeczy. Anyway, no nic, mają dużo szrotu po prostu. Takich rzeczy, których nawet ja bym nie... Nie chciałbym się nawet wyciągać tego ze strychu, albo z kontenera, albo nie wiem skąd oni to znaleźli. Ale może są jacyś miłośnicy antyków, w cudzysłowie. I no, zresztą widać, że jest też sporo ludzi i przybywa. Ale ja idę na herbatkę, bo mam dość. Koniec shoppingu na dzisiaj. No niestety ja nic nie wykupiłem sobie, bo dla mnie to było za zimno, uciekłem do samochodu. Ale widzę właśnie, że Kaśka wraca z jakąś torbą, więc... I zadowolona, uśmiechnięta, więc... Najważniejsze, że ona sobie coś kupiła. Jak tam? No super. Jak ci udało dzisiejszy Flomark? Szczęśliwa? Tak. Kupiłem sobie deskę, swetry. Jaką deskę? Koszulki. Do prasowania? Penny. Penny deskę. Ale przyjrzałem też ją podać, ją na lodowodzie. Taką deskę. Wysunie. No to pięknie. Będziesz jeździć? Firmy. To pokaż, spróbuj, jak się jeździ. Ale ma dobre kółka, to ma ten, bo raz Łukasz kupił, ona miała niestety nie jeździła.
fajna. Dawaj, dawaj, do mnie. Z tego się cieszę, bo miałam taką, a była wolna. Co mówisz? To super, super, cieszę się, gratuluję. Jeździłam na długim za pistym longboardzie, ale facet chciał 200 euro. 200 euro chciał tego, no. Gdzie? No, bo jeden gość miał takiego fajnego longboarda, sobie myślałem, może kupię kaśce, nie, za 5 euro. A gość mówi 200, 200. Do mnie a ja mówię, wafan kulo. Ja też płaczałam, bo na niego płaczałam i spód miał ten, już nie pamiętam jak się nazywa, ale spód, ta strona była tak nieładnie wydrukowana, nie wyglądało to na 200 euro. No, ale przejechałam się fajnie. Trzeba było pojechać. Na pewno nie był nowy, bo miał śrubki podpadane. No. Kolejny dzień w McDonaldzie, przepróbowałem włączyć, wrzucić odcinek, ale niestety po 3 godzinach pobierania poddałem się i poszedłem do domu. Dzisiaj może szybciej działa internet, jeżeli nie, no to nie wiem, możliwe, że pójdę do hotelu obok, bo niestety nie mam możliwości załadowania tego odcinka, bo nie ma tu szybkiego internetu. A nie stać nas na kupowanie 20 paru kart. Takich prepaidowych, więc zobaczymy. Niestety, jak widzicie, internet jest niezadowalający. Nie ma możliwości po prostu pobrania tego. No pobrać może bym tutaj z kilka godzin musiał siedzieć, tak z 5, ale wysłanie tego nie ma możliwości, więc idę do najbliższego hotelu, no i poproszę jego możliwość skorzystania. Zobaczymy, czy się zgodzą. No udało się. Załadowałem odcinek. Byłem w hotelu Bed and Breakfast, coś tam hotels, takim samoobsługowym. W lobby na szczęście był dostęp do internetu, siadłem sobie w lobby, no i w 10-15 minut mniej więcej ściągnąłem, załadowałem odcinek i już możecie go oglądać, już od 3 minuty będzie dostępny. No to też jaka cenna lekcja i uwaga dla wszystkich, którzy planują kiedykolwiek robić takie rzeczy jak my, czyli vlogowanie w internecie za granicą, przez internet za granicą, czasami jest trudno. Szwecja, Norwegia to był dramat, okazało się, że Niemcy również. No internet w McDonaldzie jest bardzo limitowany, mimo że zapłaciłem za niego 5 euro, bo myślałem, że będzie lepiej. Oczywiście naprawdę zapłaciłem 20 euro, ale oni mi oddadzą te 15, bo mi skasowali 3 razy, 4 razy mnie skasowali za płatność. Ojej, tracę kolor. O, idę do słońca. No nic, widzę, Kasia właśnie do mnie macha, więc idę, bo ona czekała tam na mnie. Tyle. Bajo, bez odbioru.